Robert, nawet do pustej? Piwo? Chipsy? Pizza? Robert, co ty robisz? Jestem dorosłym człowiekiem, mogę jeść co chcę. Znowu czytałeś komentarze w internecie. Kto ci dał ten telefon? Sponsor. Oddawaj tego chuja ja. A wiesz, co Andrzej z Gliwic o mnie napisał? Słup ogłoszeniowy. Lepiej gra w reklamach niż w kadrze. Miałeś się od tego odciąć. O, jest też o tobie. Nie pokazuje twarzy dziecka. Ciekawe, co ma do ukrycia tempadzida. Spier. Widzisz, mnie to w ogóle nie rusza. Ugotowałam krem szpinakowy z jej przepisu. Smakował jak żygi. Bo trzeba go było najpierw zblanszować, idiotko! Robert. A co Robert? Co ty w ogóle wiesz? Ja tu siedzę sam w tym Monachium, a ty ciągle wyjeżdżasz z Klarą. No przecież dałam ci do portfela jej zdjęcie. Ale tyłu głowy. Ustaliłam, że nie będziemy o tym rozmawiać. Anka! Przecież tego się nie da ukrywać w nieskończoność. Ona kiedyś pójdzie do szkoły i ludzie się dowiedzą, że jest podobna do Sławka Peszki. Przestań. Przestań. Bo ci się zachciało rotacji w składzie. Bo zaraz wyciągnę swój czarny pas. Weź tej spokój. A gdzie jest Klara w ogóle? Na zimowisku bezglutenowym. Zjeżdża po bezglutenowym śniegu. Przecież śnieg nie ma glutenu. No a jak ktoś zjadł gluten i na niego nasikał? No Robert, proszę cię. Boże, w domu paranoja, w klubie Niemcy, w reprezentacji nie strzeliłem od pół roku. Nie, to... Bez sensu. Robert, nie możesz się tak załamywać. No przestań, weź się w garść, bo jeszcze plebiscyt na sportowca roku wygra jakiś siatkarz. A ciebie zepchnął na, nie wiem, 9. miejsce. Weź. Proszę cię, Robert, przecież to ty jesteś najlepszym polskim piłkarzem. Też mi wyczyn z taką konkurencją? Ale ty jesteś kapitanem. Na Titaniku. Tu już nawet nie słychać orkiestry, tylko jakiś brzęczek. W Bayernie strzelasz. No ale dla Niemców, jak Volksdeutsch. Brakuje mi jeszcze tylko dziadka w Wehrmachcie. Ale ty miałeś dziadka w Wehrmachcie. I mi go brakuje. Dobra, to nie ma sensu, ja naprawdę kończę karierę. Zwariowałeś? I kto będzie grał? Robert. Przecież ostatnio, po twoich urodzinach, 3 godziny szorowałam łazienkę, bo ten twój Milik nawet do muszli nie trafia. Robert? Co ci się stało? A, no jeszcze ostatnio na meczu sędzia mi gwizdnął rękę. Zrozum. Ja chcę po prostu wrócić normalnie z pracy. Usiąść jak normalny Polak z piwem na kanapie. Obejrzeć sobie jakiś film na Kino Polska. Kochanie, spokojnie. Ty jesteś zmęczony, to jest tylko kryzys po 30. My pojedziemy na wakacje, ty sobie wypoczniesz i zrobisz wielki powrót do formy. Nie, nie wiem. Robert, pamiętaj, że nigdy nie jest za późno. Pamiętaj, że to ty jesteś panem swojego losu. I ja wierzę, że masz w sobie tę siłę i tę moc, aby przezwyciężyć niepowodzenia. Robert, zasługujesz na to jak nikt inny i jak każdy. Robert, potrzebujesz bodźca sukcesu. Pamiętasz, jak urodziła się Klara? Od razu zacząłeś strzelać. No. Robert, czas na drugie dziecko! Tym bardziej, że spadły mi lajki na Instagramie. Robert, wstań!
I wykrzycz to głośno, dziecko! Dziecko! Robert, wykrzycz to głośno, dziecko! Dziecko! Jeszcze głośniej! Dziecko! Jeszcze głośniej, jak na stadionie! Dziecko! 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 Jak na stadionie! Tak! A teraz krzyknij, dam radę! Dam radę! No! To co się patrzysz? Dzwoń po Sławka. Ojcze, smutno ma twarz. Marek? Marek? No Marek! Może byś mi coś pomógł, co ty w tym domu jesteś tylko gościem niedzielnym? Proszę cię, przypomnij mi, ile my już lat jesteśmy po ślubie? Z 10. No właśnie, pora zmienić nasze życie i od dzisiaj to ty szorujesz sztućce. Ja nie umiem. A jakoś na mszy ten kieliszek szorujesz i jest czysty. Szoruj, szoruj, nic ci się nie stanie. Ojej, o co ci chodzi? O co mi chodzi? Marek, ty widziałeś nas? Gdzie jest ten twój żar w oku, co? Pamiętasz, jak kiedyś potrafiłeś mnie gonić na pielgrzymce z megafonem na plecach? A teraz? Kompletnie zdziadziałeś. Ten twój kościół też jest dziadowski. O, a co ty już chcesz od mojego kościoła? No Marek, pierwsza sprawa, lektor. No przecież on się jąka, no naprawdę nie słyszysz tego? Że naprawdę nie o to chodzi, że czytanie trwa 2 godziny, no bo to się jeszcze da jakoś znieść, jakoś wystoisz i zniesiesz. Ale jak na sam koniec mówi, o, amen, to mu ludzie odpowiadają na zdrowie. A organista pije. Mhm, tak. No naprawdę, śpiewać przybierzeli do Betlejem jako szandę w samych bokserkach i to na pogrzebie. Co? A, no i jeszcze koniecznie musisz wymienić dzwony. Przecież dzwony są w porządku. Nice. No jak to, Marek? Przecież masz je całe podarte. Dzwony podarte, dżinsy przetarte. Ty widziałeś się w lusterku? Chodzisz jak fleja. No to jesteś moją żoną, tak? Przecież możesz mi doradzić. Od czasu do czasu. Właśnie, powiedz. O tak mogę zostać na mszę wieczorową? Nie no, proszę cię. Chyba nie założysz takich butów do takiej sukienki. No ale ja nie mam innej. No to musimy jechać na zakupy. Nie jedziemy na żadne zakupy. Ja nie mam teraz pieniędzy. Pojedziemy po kolędzie. Dzisiaj. Dobra, pojedziemy. Coś jeszcze? Czy możemy zaczynać? A, dobrze, że przypomniałeś. Mamusia dzwoniła i ustaliłyśmy, że w tym roku Wigilia u niej. No jak Wigilia u niej? Przecież dobrze wiesz, że ja mam pasterkę o północy. No to zrobisz o 16:00. Smacznego. Dobrze. Chociaż pomódlmy się przed obiadem. Marek, było tyle razy mówione, żebyś nie przynosił pracy do domu. Biskup dzwonił. Co mówił, żebyś nie siorbał? Jest w domu sól? Jest w kuchni. No tak. Bo tobie to trzeba wszystko przynieść na tacy. Wiesz co, mógłbyś zacząć mnie traktować jak kobietę, nie jak służącą. Latam tylko w tej weftę po tym domu. Oj, dobra, to zabiorę cię w środę na spotkanie proboszczy z dekanatu. Szał? W środę nie mogę, idę na wywiadówkę. No, musisz ze mną pójść, wszyscy będą. Będzie Marcin z żoną, Daniel z narzeczoną, nawet Andrzej z ministrantami.
Wiesz co, jak dla mnie to mogą być nawet pasterze z bydlętami. Idę na wywiadówkę. No i co by się stało, jakbyś raz nie poszła? Jak mam nie iść? Przecież jestem nauczycielką. A no faktycznie. Weź już, przestań to kadzidło wdychać. Taką mam pracę. Żeby naszej rodzinie żyło się tak, jak się żyje. Wiesz, ile mnie to kosztuje poświęcenia? Wiem, tyle. No to chociaż po wywiadówce możesz przyjść na chwilę, tak? Po wywiadówce to ja idę na pilates. Jaki są pilates? Marek, ty się musisz zdecydować, czy ty wolisz celulit, czy celibat. O co ci chodzi? Ugryzło cię coś? W ogóle się nie da odezwać do ciebie. Rzeczko na nie. O co mi chodzi? A proszę cię, przypomnij mi, jaki był wczoraj dzień? No wczoraj to było świętego Błażeja. Nasza rocznica ślubu. Z Błażejem? Z tobą, idioto! Może i tak. Co ja w tobie widziałam? Już ja wiem co. A mogłam wyjść za Kamila. On jest teraz gwiazdorem? Robi karierę w radiu? Siedziałabym sobie z nim w Toruniu. No, tak, mogłaś. To trzeba mnie było nie podrywać w seminarium. O, panie, to ty na mnie spojrzałeś. Ty, a Wójcikowa to zdradza męża? Ale tego Wójcika? Tego. Nie, no, przecież nie mogę ci powiedzieć. Przed żoną masz tajemnicę? Tajemnica spowiedzi. Marek, zdradza męża czy nie? No, nie wiem. No. Czyli on na wyjazdach, a dzięcioł stuka w sosnę. Stuka, aż wióry lecą. A właśnie, propos, może po obiedzie, to i my byśmy coś poheblowali. Zwariowałeś, zaraz dzieci wrócą. Ojej, a gdzie one są w ogóle? Honoratka poszła na mszę. Nawet kota wzięła. Zaraz, przecież teraz nie ma mszy. U konkurencji jest. A Tomuś? A Tomuś wczoraj oznajmił, że on nie będzie się uczył. Jak to? Bo on chce być jak tata. Najpierw w szkole był prymusem, a teraz będzie prymasem. A właśnie, czego ten biskup chciał? Co? No dzwonił, jak się orbałeś. A, właśnie. Wzywa mnie jutro do siebie. No, nie wiem, czy nie będą mnie chcieli w ogóle przenieść do tej, do innej parafii. Jak to, Marek, przenieść do innej parafii? No proszę cię, przecież dopiero co łazienkę wyremontowaliśmy. Znowu? Ale przecież wiesz, że to nie jest moja decyzja, tylko tych skóri. O, zobaczymy. Już ja pojadę do tych skóri synów i sobie z nimi pogadam. Marek, mam dosyć takiego życia. Jestem zmęczona i masz mnie zabrać na urlop. Daj spokój. Medjugorje odpada. Ale ja się nie zgodzę. Fatima też. No ale przecież ja nie powiedziałem... To nie jest żaden kurort. No jak lecimy do Włoch. Lecimy? Kobieto, czy ty wiesz, jakie są drogie bilety samolotowe? Ewentualnie możemy pojechać samochodem. To. Dziękuję bardzo. Żebyśmy jechali 3 tygodnie, bo twoje zboczenie zawodowe będzie ci kazało na każdym skrzyżowaniu nawracać. Już nie wspomnę o tym, że się zatrzymamy na 14 stacjach. Ja nie będę więcej klękać przed BP. Dobra. Dobra, niech ci będzie i ten samolot, i te Włochy. Niech ci będzie. W sumie, może akurat będzie konklawę? Chcę zobaczyć. Jakie konklawę, Marek, pogięło cię? No co? O nie, nie zepsujesz mi kolejnych wakacji. No tak, ja będę sama miasto zwiedzać, bo jaśnie księżulek będzie sobie siedział i z kolegami papieża wybierał. A jak aby tylko twoja noga postanie w Watykanie, to zobaczysz, wracam i się wyprowadzam do mamusi.
Tak, jasne. Zobaczysz. Mhm. Tak. Ty do mamusi. Przecież ty byś nawet tygodnia nie wytrzymała w zakonie. Ty, no, no ej, serio. No, co, ty, a widziałaś Kaśkę na bankiecie? No proszę cię, założyła taką sukienkę w takie żółto-czarne pasy. Ty chyba chciała podkreślić talię osy, ale wyszedł jej raczej taki bąk. Ty, no nawet taki szerszeń. Anka, ty nie wiesz, co to jest szerszeń? No proszę cię, przecież szerszeń to jest taki... taki... taki szerszy bąk. No. A wiesz, co mi mój ostatnio powiedział? No, powiedział mi komplement. Powiedział mi, że jestem najlepszym dowodem tego, że kobieta z wiekiem pięknieje, bo jak mnie poznał, to byłam takim pasztetem. Nie wiem, pewnie był głodny. Ej, Leseczka! Kończ rozmowę! Ty, Anka, chyba mam napad. Masz dzisiaj tę przyjemność być obrabowaną przez jednorękiego bandytę. Ty, Anka, oddzwonię, przyszedł jakiś koleś z kasyna. Także dawaj portfel, tylko szybko. Mi się śpieszy, mam do spłacenia raty w prowidencie, a z nimi nie ma żartów. Tak, już, no. Już. Klucze z domu, klucze o, z pracy, z samochodu, o, te od męża z komendy, klucz z garażu. O, błyszczyk. Przepraszam bardzo, czy ja mogę prosić o pośpiech? O, tak, przepraszam. Chcesz jabłuszko? Nie, dziękuję, nie jestem głodny, naprawdę, wystarczy kasa. Szkoda. Jest, Boże, znalazłam. No to dawaj, tyle no. Szukania. Moja świeca z pierwszej komunii. O kurczę. No co jest? Tabletki nie wzięłam. Co? No co jest, 18, nie chcę mieć dzieci. Która? 18. O kurde, utrzymaj. No co? Ja też nie chcę mieć dzieci. Ha? Ha, ha? I co teraz? Ręce do góry. Obie. A. Ha? A co ty tu masz? O tu. Masz zmarszczki mimiczne. Trzymaj to. Dawaj tę buźkę. Co? Gdzie ja jestem? Kupię to. Co to? A, portfel! Portfel tak. Miałaś dać, no! Boże, ale ja mam szczęście, że na pana trafiłam. Pan jest taki cierpliwy. Zresztą, park, ciemno, nikogo nie ma. No zawsze mogłam trafić na gwałciciela. No nie rozdwoję się. No tak, miałby pan ręce pełne roboty. Już szukam. Cicho, Filemon! Pieprzony York. Da mi pan chwilkę. Przepraszam, musiałam przeparkować Smarta. Ręczny. Dobra, no dawaj ten portfel. Boże, mam nadzieję, że go nie zgubiłam, bo wie pan, bez portfela jak bez ręki. O kurczę. No co znowu? Przecież ja go zostawiłam w drugiej torebce. Co? Ale spokojnie, mam ją tutaj. O, bardzo proszę. O! Zrobimy sobie selfie? To se? Selfie. Gdzie? Gdzie? Nie ma mowy. Weź to zdejmij, jak ja cię na Facebooku oznaczę. Nie, nie. No to się chociaż uśmiechnij. A długo jesteś kradziejem? A, wiesz co? Już 5 lat. To znaczy, na ulicy dopiero pierwszy dzień. Wcześniej pracowałem w ZUS-ie. No właśnie widać niedoświadczenia, nawet pistoletu nie odbezpieczyłeś. Co?
Ciesz się gnoju, że paralizator zostawiłam w beżowej.